Sami, zobacz, jaka ta sukienka ładna. Su? I jak się kręci? Ten kolor był na tobie w zeszłym sezonie. Tak samo jak krój. To ja studiuję projektowanie mody. Lubię ten kolor, a krój idealnie na mnie leży. Zagrasz świeżego spojrzenia. Doprawdy? Jestem pierwszym ślawem projektantem w historii. Moje pomysły podbiją rynek mody. To może pomożesz mi zaprojektować jakąś sukienkę? Zrobimy ci mega modny ciuch. Hurra! Cześć! Sam nie lubi mojej kiecki. Bo jest niemodna. Dlatego zaprojektujemy dla mnie coś stylowego. Na modelce Barbie? Niezły pomysł. Posłużymy się skarpetką. Już to przerabialiśmy. To może balon? To też. Weźmy kawałek materiału. Potrzebujemy czegoś innowacyjnego. Hot couture. Co sugerujesz? Bądźmy kreatywni i weźmy folię spożywczą. Nie spodziewałabym się tego. Zaskakiwanie to moje drugie imię. No to robimy sukienkę przy pomocy folii spożywczej. Zaczynamy. Owijamy folię wokół Barbie. Jednoczęściowe sukienki są niemodne. Teraz dwuczęściowe są na topie. To będzie góra. Szybko się uczysz. Zrobimy różową kieckę? Nie, zielony lepiej do ciebie pasuje. Fakt. Zrobimy zielony top i złotą spódnicę. Napiszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione kolory. Byłbym zapomniał. Brokat! Pomyślałam o tym wcześniej. Zobacz, gorący klej z brokatem. Wszystko już jest. Nieźle, Su. Dałbym ci piątkę z projektowania. Ale ja mam piątkę z projektowania. Wiem, wiem. Jesteś wybitną studentką. Wystarczy robić to, co się lubi. Wtedy każdy będzie w tym dobry. Ja zawsze lubię to, co robię. I mamy top. Z teksturką. Teraz zrobimy małe nacięcie. Nie! Co to robisz? Ubrania trzeba jakoś zdjąć. Chyba, że Barbie, według ciebie, ma w tym być przez wieczność. Przecież można nieźle wyglądać aż do końca świata. Odcinamy nadmiar folii, żeby strój wyglądał elegancko. Poza tym w naszej pracy ważna jest precyzja. Uważaj z nożyczkami, Su. Dobrze, panie projektancie. Na pewno będzie do mnie pasować? A pewnie. Top jest gotowy. Teraz robimy dolną część. Wow, Su, ale ty jesteś wielka. Nie jestem. Szklanka mnie powiększyła. To jakiś czary. Możemy zrobić spódnicę w jej kształcie. Świetny pomysł. To będzie kształt spódnicy Barbie. Będziesz w niej zjawiskowo wyglądać. Sam, wiedziałeś, że ten kształt nazywa się dzwon? Rzeczywiście tak wygląda. A propos, klikajcie dzwonek powiadomień, żeby być na bieżąco. Spódnica powinna pasować do topu. Dlatego będzie złota. Ale farciara z Barbie. Będziesz miała wdzianko projektu samego sama. Jaki ładny kolor. Wiesz, zaczynam lubić brokatowe rzeczy. Uwielbiam brokat. Tak ładnie się błyszczy. Klej już wysechł. Teraz tniemy, żeby można było ją zdjąć. Przypomina balonową kieckę, którą robiliśmy wcześniej. Tak, są podobnego koloru i kroju. Ale ta spódnica jest szersza i nie łączy się z topem. Odetnijmy nadmiar folii. Próbowaliście robić balonową sukienkę dla lalek? Piszcie w komentarzach! Pora przymierzyć spódnicę. Bardzo dobrze na niej leży. Ważna zasada? Szczegóły dodają uroku. Aha. Więc dodajmy kilka i udekorujmy spódnicę tym łańcuszkiem. Proszę. Moim projektanckim okiem brakuje tu dodatków. Racja, dodadzą Barbie uroku. Hurra, więcej brokatu! Zrobimy naszyjnik dla Barbie. Najpierw owijamy szyję folią. Znalazłem skarb!
To kryształy do biżuterii. Przydadzą nam się. Wyobraziłam sobie milion słoików z Nutellą. Też chciałabym znaleźć skarb. Najwidoczniej istnieją tylko w książkach i filmach o piratach. Jeśli taki znajdę, zobaczysz, że istnieją naprawdę. Trzymam za słowo. A podzieliłbyś się ze mną Nutellą? Pewnie. Dałbym ci 2 słoiki. Dla ciebie wszystko. Jakiś ty hojny. Czas na kryształy, które znalazłeś. Kliknijcie kciuka, jeśli też marzycie o skarbie. Trzymaj, Su! Idealnie. Duży na środek. A reszta po bokach. Jeszcze ten. Prawdziwa jubilerka z ciebie. Żebyś wiedział. Zobacz, jaki ładny naszyjnik wyszedł. Zobacz moją bransoletkę. Super. Prosta i taktowna. Jestem zawodowcem. Każda dama musi mieć kolczyki. Ostrożnie wkładamy pierwszy. Proszę. Teraz drugi. I gotowe. Zapomnieliśmy o jednym. Mamy top, spódnicę i biżuterię. O czym mogliśmy zapomnieć? O butach, a nie po czym. Racja, jak mogliśmy zapomnieć? Ale zrobimy jej sandałki. W taki sam sposób, jak zrobiliśmy resztę. Najpierw owijamy stopy folią. Czemu nie zrobimy jej adidasów? Nie będą pasowały do jej stroju. Przecież nie chodzi w dresach. Jakiś blady ten kolor. Musimy to zmienić. Pomalujemy jej sandałki lakierem z brokatem. Proszę. Tu też. Super. I sandałki błyszczą tak samo jak jej strój. Teraz musimy je naciąć, ale nie na podeszwie. A teraz pozbywamy się nadmiaru folii. Dokąd zmierza ta moda? Dlaczego tak mało brokatu? Zobacz sami, jaki ładny sandał nam wyszedł. I ozdobimy go kryształem. Tak jak lubisz. Teraz robimy drugi sandał. Projektant Sami już się tym zajął. Świetnie, Sami. Jesteś taka piękna. Cudowne wdzianko. Kliknijcie kciuka, jeśli też wam się podoba. I spróbujcie zrobić takie dla swojej lalki. Jak już zrobiliśmy strój dla Barbie... Jest przefantastyczny. To zróbmy teraz dla mnie. Stwierdzam, że twoja kiecka jest wystarczająco modna. Ale ja chcę taką samą jak Barbie. Chyba zostawiłem czajnik na gazie. O nie, nie wykręcisz się z tego tak łatwo. Klikajcie kciuka i subskrybujcie kanał. Na razie! Sami!